nagrywałem rzeczy. No. Jak już w sumie mam snajpera w tej grze w końcu, wiesz, snajper jest mało dostępny w takich grach. Chyba. No to... Tak, bo ludziom się przeważnie wydaje, że właśnie właśnie złapali Boga za nogi i grają w Call of Duty. No, no. A to trochę tak nie wygląda. Ja grałem już swego czasu w tego, w Postscriptum, to tam też właśnie klasa snajpera była chyba tylko jedna, czy tam też dwie na cały mecz, także też ludzie się zabijali o nią, nie? Tak, bo snajper ma serio krytyczną rolę w tej grze, jeżeli jest dobrym składem z obserwatorem. Mhm. Dobra, czekaj, gdzieś sobie tutaj siupniemy. Myślę. Co się dzieje? Ha! Teraz mi na telefonie przyszło, że mnie zaprosili do znajomych. Dobra. Tak, aplikacja Steam ma też... Zajebiste też, spóźnienie. Też jest lekko upośledzona. Dobra. Tu będzie może fajnie. Mhm. Okej. Kim jesteśmy w ogóle? O, jesteśmy na tyłach wroga, bardzo dobrze. Oni zdobywają zresztą ten punkt. Może. Dlatego też tu przyjechaliśmy, bo następny punkt jest gdzieś w tej linii, więc... Tak, no widzę. Dla nas idealnie. Bardzo dawno nie grałem w Halletlu, bo... Pozmieniali strasznie dużo rzeczy i... Nie wiem ile grasz w grę ogólnie. Kiedyś można było budować garnizony na tyłach wroga, a później nie można było, teraz chyba znowu... Można, bo jakoś tak od jakiegoś czasu gram. Właśnie zniszczyliśmy posterunek, nie wiem czy zauważyłeś. No... nie. Dosłownie przed nami był opik. Okej, dobra. Halo, gro? Czekaj, może się przepchnę może. Za gruby jestem. Czekaj. Kurde, nie, no takie małe błędy są. Gruby Niemiec. Tak, za dużo tych Panzerwaffli. Tak, oczywiście. I wurst. I tego takiego przyjemnego białego tam czasami tam możesz posypać kiełbasę. Tego nie znam. Czekolada, nie? Aha. Z tym, z amfetaminą. Aha, to, no tak, faktycznie. To chyba nie była amfetamina. Amfetamina, on nie jechał na amfie. Dobra. Ciekawe, czy jest na tej mapie jakiś taki duży vantage point, w sensie jakaś taka wieża albo coś, żeby można się tam zadekować, czy nie za bardzo? Nie potrzebujesz wieży. Widzisz to przed nami? No. Zabunkrujemy się w budynku. Dobra. Przed nami. Dobra. Okej. Okay. No to jeszcze sprawdzałem. A nagrywasz dla siebie, czy na kanale YouTube? No w sensie dla siebie, ale wrzucam na YouTube'a potem, ale to tam wiesz, ja nie wrzucam tego dla oglądalności, tylko żeby było, no nie, po prostu. Ja tam nie zajmuję się profesjonalnie YouTube'owaniem, jeżeli o to pytasz. No. Także na luzie, nie przejmuj się. Ale nie, absolutnie się nie przejmuję. My gramy ostatnio ostro w RPG, wiesz, papierowej, też sobie nagrywamy sesję. Aha. Będziesz miał ochotę zagrać, zapraszam. A skąd jesteś? Nie, no, gramy na Discordzie. A, dobra. No, niestety ekipę mamy, tam, ekipę mamy rozsianą dosyć mocno. Grywamy na Discordzie, więc jak coś to zapraszamy. Jak już przylazłeś? Jak już przylazłem, no dobra, no zobaczymy. No czemu nie. Zniszczyliśmy kolejny posterunek. Tak, okej, okay, dobra. Kurde, taka open space, nic nie widzę, nic w sensie żadnego ruchu. Nie, oni raczej powinni być z drugiej strony, wiesz? Gdzieś z tej strony ma to. No dobra, zobaczymy. Nasza ciężarówka. Aha. Okej, okay. Kto się zajumał? No dobra. Bardzo mi brakuje w tej grze... Znaczy, kilku rzeczy mi brakuje w tej grze. Ja niestety patrzę pod pryzmatem tego Postscriptum, którego już niestety nikt nie gra. A po pierwsze brakuje mi, że możesz linować w Postscriptum, jak leżysz, nie? Tak. Tego nie ma. Auć. Dobra, przepraszam. Nie wiem. 72. Nie mogę wychylić, bo nie widział. No to znaczy ja jeżeli chodzi o... Tak, znajdziemy jeszcze piętro wyżej może. Mhm. Jest. A jeżeli chodzi o te dwie gierki, to jednak zdecydowanie na Halo Plus, mimo że było mniej taktyczne. Ale urzekła mnie grafika i już
przywiązanie do szczegółów, jeżeli chodzi o wykonanie mapy. Tak, to jest naprawdę na plus w Helletluzie, ale wiesz, na przykład takie rzeczy właśnie jak to linowanie mnie wkurza i też mnie wkurza taka pierdoła, która jest po scriptum, a nie ma niej w Helletluzie, że nie ma stary trybu semi na niektórych broniach, które normalnie je mają, na przykład na Thompsonie albo na Stungiverze, nie ma tego. I ta gra już trochę ma, a dalej tego nie zrobili. Dla mnie to jest takie dziwne. Nie zwróciłem na to uwagi, powiem ci nigdy. No to widzisz, no ja na to zwracam. Au! O, gdzie? Na sam gościu, z prawej strony gdzieś kampi, no. Z prawej strony. W jakimś okopie, murku, czy whatever. Biegnie? Słyszałem, co zrobić. Dwóch. Ode mną są. Nie strzelaj. Jeden dostał. Drugi chyba ma glitcha. Tak. A wiesz co, to wydaje mi się, że to był ten. To był scout skład chyba. O, panie! Tu jest dużo. No nasi już biegną, jesteś sam. Tak. Dobra, panie, ja tu mam... ten, jak się nazywał ten celownik? ZF coś tam. ZF-109? Nie, to był BF-109, to był samolot. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się ten ZF coś tam. Człowieku, z tym celownikiem to ja mogę podbić całą Rosję. O, chłopie. No i po co ci taki kawał ziemi? Lebensraum! Ja, Lebensburg, ja. Sadzić sadzonki. Chociażby marchew. Chociażby marchy. O kurwa. A! Walą gdzieś ode mnie, nie? Dobra, bija w ziomeczku. Jesteś? Gdzieś? Nie, jeszcze nie. Biegnę spokojnie. Au! Au! Widzę. O, skąd obrywałeś? Z twojego kierunku. Zasadził się tam gdzieś jakiś. Takie wredne kacapy. O, pepesza wali. O! O, widzę was. A szanse! No dobra, zastrzelili go. No dobra. Masz taką pozycję w tym bloku, że... Tak, człowieku, tu jest... Możesz pikować 40. O nie! Facet dostał w plecy i momentalnie pół sekundy później dostałem banie. Ale git. Podoba mi się. Bardzo fajna miejscowa, muszę tam wrócić. Ma, wiesz co, możemy prze... A nie, dobra. Nie przenośmy łapka może. Nie. Ty na razie się baw. Ja sobie spuszuję trochę. Dobra. Bo przed nami chyba są gary. Za tym płotkiem z prawej strony. Sorry za ten kaszel, ale na L4 siedzę. Na pingu masz wrogów dużo. Na pingu... Aha, tam na tym, dobra, widzę. Dobra, ja wbiję się na ten budynek. Żeby mieć lepszy view. No nie mogę go trafić, no. Skubany. Uważaj, on cię może widzieć. Kurde, to jest taka kiepska pozycja. Tam daleko poczułem lewą. O my god! Jakiś MG mnie ściągnął. A mnie ściągnął jakiś pocisk 120 mm. O kurczę. No to spróbuję tutaj. Dobra, jestem koło tego budynku. Kuszka. Jezus, Kaśka! Oj, tu się wyciągało. Ajajaj! Może ty nim byłeś... Dobra, skończył się ostrzał. Będę się za chwilę przenieść opika. Gdzieś bliżej. Na północ go przeniosę. I kierunek wschód. Cisną prosto na budynek. Dobra, spoko. Ja wbiję się na górę. Od południa i od wschodu idą. Dobra. Próbuję ci ich pooznaczać, jak przeżyję wystarczająco długo. No a ja wciąż szukam celu, ale coś nie widzę. O, tam coś jest. O,
O, tu kolejny. Siema Iwan. Chodź, chodź. Nasz Luchs przyjechał. Luchs? O! Będzie. Będzie ścielanie. O człowieku, z tą lunetą to jest zupełnie inna gra. Ja cały czas tak żyję. Amerykanie mają ósemkę chyba, nie? Proszę? Amerykanie mają chyba ósemkę, a Niemcy 12, tak mi się kojarzy, ale mogę się mylić. Ale co, ósemkę to nas nie kojarzy? Przybliżenie. Aha. Okej. Okay. Coś kojarzy? Nie wiem, szczerze powiem. Nie, wiesz co, bo za poprzednią mapę to po prostu, wiesz, odradzałem się i ginąłem w zasadzie i nic nie potrafiłem działać i mnie to trochę doprowadzało do szału, ale po prostu chyba ruski hybryd lepiej mi się ubija. No wychyl. No wiesz, najpierw przyjemność, później praca. No to tak, w sumie. No. Elo, dobra. Skautuję, ale nic nie widzę na razie. Dobra. Coś mi tu lezie. W okolicach pingu. Kurde, ale padają na kuchy. Bardzo dobrze. Uhu! Jezus Maria, co on, jest zajebiste. Oni to chyba lubią. Ta, ale nie no. To naprawdę, to jest po prostu... Piękne. W końcu mogę ubijać ludzi z tej gry. Tutaj na pingu jest prawe okienko i tam jest pan snajper. Dobra, już patrzę, czekaj. Gdzieś tutaj. I na dole czołga się jego kolega, ale strzelał z okna. Wiesz co, nie mam dobrego pola widzenia, muszę się przemieścić. Okej. Siedź tam. Spokojnie. Dobra, już się przemieściłem. Nie ma, a cholera. O! Wali, dobra. Już patrzę, tam gdzie się nazywałeś. Teraz i próbuję... Auć! Auć! O tam... jest! O, jest obserwator i jest snajper, czekaj. A, no mówiłem! Dobra, obserwator zdjęty. Snajper jeszcze. Coś mi... O, jest kolejny. To pepesza. Mówiłem przeca. Hello, pepesza. Chodź, chodź. Kolejny zdjęty, kurde. O Jezu! O, tam jest gościu, głowę wychylił. Nie, wiesz co, ten strzelec KM koło mnie się przystanął i dostał właśnie w bułę, więc musiałem się trochę położyć, bo się przystałem. Winter clothing? Jak najbardziej, hello. Tak właśnie ten gościu. Wiesz co, oni przebiegają tąd? Tam sobie gdzieś. Dobra. O, widzę dużo jest. Dziekciaro, która idzie. No i u mnie z lewej jest scout team, niestety, drugi. Dobra. To na pingu u mnie. Jedzie pojazd, ten, M3 truck. W sensie ten. Odnacz? No, jedzie. Pojechał dalej. Będzie jechał. O, jedzie tam. Czekaj, oznaczę jeszcze raz. Oznaczyłem. A, oznaczyłeś, dobra. U mnie jest scout team gdzieś. I nie bardzo wiem gdzie. Ooo, bania. O, kurczę. No tak, dobrze. Cholera. No dawaj. A tu już dwóch. A ping... Tak, nie, mam ich na oku cały czas. Tylko czekam aż się wychylą. Mam sniper skład. Raszują mnie. Tak? Gdzie? Czekaj, M3 mi tu przyjechał. No. Nie, ten bug. O, ja się no. Oh man, my god, dostałem. O, sanitariusz. Yo, can you pick me up, please? O kurde, ale lipa. Nie rusza się i spawnia się tu cały czas i mam lekki problem, bo nie mogę... Dobra, czekaj, spawnię się do ciebie, idę do ciebie i coś pomyślimy razem. Czekaj, na razie dowódca precyzyjny mi zrzuca na moją pozycję, żeby tą M3 zniszczyć. Okej.
Czekaj, gdzie ty jesteś? A tu. Dobra. Dobra, spełnię się. A co to jest? Właśnie, weź mi wytłumacz, jak działają te zrzuty, bo ja nie ogarniam tego. Jak działają? Co, empryki? Wszystko, te zrzuty, bo ja nie wiem, o co w tym chodzi. Jest dowódca, który gra w RTS-a. No. I musisz mu budować nody... nody musisz mu budować... inżynierami. No. Żeby budować nody inżynierami, masz 3 rodzaje nodów. Amunicję, piechotę i... O! Ruscy! A! Żyje, żyje! Pomóż mi! Już nie! Jezus Maria, a się... Nie straszy. Panikuj! Człowieku, skończyła mi się amunicja w Wolterze. Oni to ma... Ała, ała, ała. No właśnie, dobre. No właśnie. Oni podchodzą blisko. O kurde, jest. O, jest, jest! To stał, ale... Tak, nie żyje, dobra. No, więc tak. Masz rolę supporta i ta osoba ma 50 w paczce tych sapów. Masz dowódcę, no, który zrzuca chyba 100 i track, który ma 300. Okay. I za to budujesz nody. To są zasoby, które dowódca może wykorzystywać w grze, czyli może zrzucać naloty, może zrzucać jakieś forward pointy, może przeprowadzać scouting przed nami w tych ruinach. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I żeby to funkcjonowało, musimy mieć ekonomię, tak? Czyli całą... takie budynki pobudowane. Ale inżynier może to budować 3 budynki. To bardzo ważne jest, żeby inżynierowie je właśnie budowali. Na mapie, jak widzisz, u nas na reszcie są takie żółte kółeczka. To są nody. No są. Przepraszam, że przerwę ten wywód, ale Rusy do nas podchodzą, więc... O kurwa! Nie rest się tak! Podchodzą mocno. Rzucałem smoki. No będą strzelować, no nic innego, wiesz, to są Ruscy. No tak, w sumie, au! Po prawej stronie, tam gdzie zginąłem, widzisz moje zwłoki? Tak, czekaj, widzę go. Leży na ziemi. Dostał właśnie, nie wiem czy ten, ale dostał. O Jezus Maria, ale zaporowy z Diektorowa idzie. O. I z mojej pięknej pozycji, w której chciałem siedzieć i kampić, leźmy tu wszyscy i teraz... Kurde, dużo ich tu jest, na pingu. No tak, oni wszyscy będą rushować, no. O Jezu. O Jezu. Duże Adolf, czarny... Więcej amunicji. A! Jak się odrodzę, to ci dam. Nie, nie, w sensie... Ja tak się śmieję, jeszcze mam dużo. Czekam, zobaczę, ile mam jeszcze. Nie, pani, 17 tych tu. O matko, spróbowałem. No chodź. Podchodzę do ciebie. Nie, dobra, dobra. Znaczy ja mówiłem do ruskich, ale... Oni tam kurde są cały czas, mówię... Ale jest dużo, jest strasznie... Jezu! Zaraz jesteśmy przy punkcie, nie? Więc... No dobra, no ale... Kurde! Ale Boże! Ja bym to przez... Kurwa... Z chęcią przebieg tam. Dobra, biegnę. O Jezus Maria, mam... Więcej ruskich niż pocisków. Małkują, biegnę. No dobra, powodzenia. O, a oni... A, widzisz, bo oni tu mają tego. Wespa. O mój Boże. Czekaj, czekaj, jeszcze żyję. Dobra, strzelam, osłaniam. Tu jest resp, nie? O, wali tam jakaś... Pałgam się tam. Zajebiście. Weź tam, walnij granata czy co. Czekaj, wiesz co, ja złapię inny... aha, nie mogę tego. Dobra, idę do ciebie. To jest z twojej strony. Wiesz co, może i tak, ale chcę złapać... inny kąt, nie? Żeby ich jakoś nie mieć na wprost. Ale jeszcze go nie zniszczył. Ty, koło ciebie chyba był... Wydawało mi się. Kolejny... Tak, ja ich zabijam właśnie. Aha, oni się odradzają. Tak, tak, bo tu jest punkt. No, dziwnie. Gramy dalej, rozumiem. O! O kuuu! Co to było? O! Nice!
Nawet nie zwróciłem uwagi. No raczej. O ziomeczku, 29 ubitych, ja w tej grze chyba tylu nigdy nie miałem. 9. Ale ładnie. Dobra, ja sobie zasejwuję, to dobrze, fajnie szło i możemy grać dalej jak najbardziej. Tylko fajnie, fajnie by było, jakbyśmy złapali ten, też snajpera i obserwatora, nie? Nie zainstalowałem na SSD-ku. Jak czytasz się szybciej, to załóż po prostu, a potem wymienimy się rolami. No dobra, ale to do Niemców chodź, nie? Znaczy, wiesz co, teraz...